warto czytać. Ponieważ można wzbogacić swoje słownictwo. Bo wtedy mam większą wiedzę i rozwinę się wyobraźnia. Można czytać dla przyjemności. No bo można się dużo dowiedzieć. Można się stawać coraz mądrzejszym. O. Można się przenieść taką jakby podróż. Jeżeli czytamy, to robimy mniej błędów ortograficznych, interpunkcyjnych. Warto czytać dlatego, że można zrobić lepszą pracę i w ogóle dla wiedzy. Książki wzbogacają nasze słownictwo, dzięki nim możemy przeżyć własne przygody i też wyobraźnie nasze się rozwijają. Wyobraźnie. Czytanie to jest taki najbardziej intymny kontakt między autorem a odbiorcą. Czytać. Ja lubię bardzo książki takie wstępne przed Harry Potter. Takie fantastyczne? Tak, Percy Jackson. Głównie takie fantastyka młodzieżowe. Najbardziej kryminały. Obecnie czytacie? Książkę Krainy Lodu. Assassina. Powiedzi labiryntu. Dary Anioła. Zaczarowany kot. Harry'ego Pottera. Tajemniczowy. Scooby-Doo. Zaszarowane drzewo. Kamizelkę. Zostań, jeśli kochasz. Ostatnio właśnie przeczytałam Pinokia. Co panie lubią czytać? Znaczy ja na przykład psychologiczne lubię książki. Ja lubię najbardziej podróżnicze książki i reportaże. I Jacek Hugo Bader to mój ulubiony. I Biała Gorączka, Dzienniki Gorzyńskie i Rajska Dolina Śródzielska i to. No i Paulo Coelho. Czytałem troszkę filozofii. Teraz ograniczam się do tych interaktywnych dialogów. Czyli lubię czytać, co ludzie na bieżąco napiszą. W tej chwili czytam bardzo ciekawą książkę autorki Justyny Kowińskiej, Polska odwraca oczy. Jest to cykl reportaży, które bardzo polecam, współcześnie rozkrywające się. Krótkie reportaże na temat właśnie historii obecnej w Polsce. Tak, bardzo, szczególnie książki podróżnicze, kryminały, jak najwięcej. Ulubiony autor Mankell szwedzki. Zakon, zakon, zakon.
odwiedzacie bibliotekę naszą? Tak, dość często. Jak już to rzadziej, ale więcej książek.